rozpinamy. Dawaj, myj się, dziecko, będę robiła herbatkę. Właśnie tę troskę świętego Jana Pawła II o, ale to jest o jedność Europy jutra. I ta jedność może być tylko zbudowana na jedności ducha, na wartościach, które przyniosło i dało się Europie chrześcijaństwo. Wspominając dziejowe przemiany, mówi dalej papież, zapoczątkowane przez biskupowanie dziejów roku 1939, biskup odziany w są słowa komentarza, wyjaśnił je słowami psalmu. Skarpetki, dla ciebie skarpetki. Ci, którzy w Bełzach sieją, wchodzą w radości, idą, płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz pokrócą z radością, niosą swoje snopy. Naznaczonego biskupa odzianego w biel. I nie wydawał na to czekał. Który właśnie dlatego wyznał w tryptyku rzymskim i wnosi w sobie imię Abrahama, ojca wielu narodów. O. Bo jak wyjaśnił św. Paweł apostoł, nasieniem Abrahama są ci, którzy mają wiarę w Abrahama. Jeśli zatem słowiański oto papież zaczerpnął autocytaty ze swojej pierwszej homilii gnieźnieńskiej, mające wykazać, że tych wielkich słów nie wypowiadał od siebie, ale jakby prorok namówiony przez Ducha Świętego, to po to, abyśmy uwierzyli i przyjęli jego słowa jako duchowy testament. Jeżeli zaś nie uwierzymy, to nic nam się od Boga nie należy. Pasus tej, właśnie tej sprawie, prawda, pokazuje papieża jako budującego mostu. Ten most trzeba budować, ten most trzeba budować szczególnie w Europie, na kontynencie, gdzie jest dzisiaj takie wielkie zamieszanie, taki wielki niepokój. Tytułem takiego dopełnienia jeszcze dajmy, mówiąc o tej, o tym budowaniu mostów między ludźmi, między wyznaniami, także no, nadmieńmy, że papież także budował mosty między religiami wspólnego świata. Wspomnijmy spotkania papieża z Asyżu, z przywódcami religii niechrześcijańskich i jego kontakt z innymi wyznaniami, jego wizytę w Słowodzie w roku 1984, czy także
budowaniu mostów nauce i kulturze przez świętego Jana Pawła II. Tutaj by trzeba jakoś cofnąć też do tej działalności, prawda, naukowej i duszpasterskiej kardynała Wojtyły na naszej polskiej ziemi. Otóż zauważmy, że święty Jan Paweł II wchodził w papieskie posługiwanie, gdy ciągle jeszcze trwało napięcie, a nawet walka między nauką i religią, między teologią i naukami szczegółowymi, między wiarą i rozumem. Papieżowi bardzo leżał ten problem na sercu. Dlatego napisał encyklikę Fides et Ratio. I tam w tej encyklice przypomniał, że między nauką a religią mogą się pojawiać konflikty wtedy, gdy naukę uprawiamy niewłaściwie, gdy nauka przekracza swoje kompetencje, albo też wtedy, gdy prawdy wiary zawarte w objawieniu opacznie rozumiemy i interpretujemy. Dlatego tutaj trzeba właśnie unikać tego niewłaściwego traktowania i uprawiania nauki i także wyznawania właśnie religii. Papież w tym dokumencie wskazał na błogosławione skutki dobrej współpracy tych dwóch dziedzin, a więc nauki i religii, teologii i nauki. Część tego papieża nie lubi, to mamy rozumuje wiary. Sporo tego papieża. Śliczny, tak, oczywiście. Walcz, Sal Cezanik. Walcz. To jest kurwa. Bardzo mi się to podoba, jesteś taki walczący. Baleron. Śliczny, moje kochanie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak, musisz tak walczyć. Bo wiesz, bo te kurwy, one by ciebie zjadły. I prosił, żeby właśnie w tym stylu życie społeczne, życie kulturalne się w Polsce układało, żeby była współpraca, dialog społeczny, taka życzliwość.
życzliwość, serdeczność, żeby nie było walki jeden przeciw drugim, ale żeby była właśnie współpraca dla dobra wspólnego, dla dobra Kościoła, dla dobra też państwa. To było takie szczególne przeżycie, które dzisiaj rektorzy wrocławscy noszą w swoich sercach do spotkania z papieżem, który właśnie jednoczył, prawda? Jednoczył dla dobra wspólnego. Zamykając już powoli tą refleksję, jeszcze może wspomnę mianowicie o tym, że papież jako wcześniej... Nasz kaszulki wybieraj dziecka, tutaj jest jedna rzecz. ...między różnymi kierunkami filozofii i teologii. Był przecież profesorem uniwersytetu, prawda? Między tomizmem na przykład a fenomenologią, między tomizmem a augustynizmem. To były też takie czasem napięcia. Uważano, że właśnie, że... No, że chcesz ten słyszy jaki? Tak, ale piankę weź koniecznie. A papież pokazywał, no, że trzeba to łączyć, bo to nie są jakieś, prawda, no, sprzeczne koncepcje, ale takie dopełniające. I trzeba brać to, co prawdziwe i dobre z jednego i drugiego i łączyć. To był właśnie ten też to budowanie mostu, prawda, w sektorze, prawda, filozofii, teologii. W dziedzinie antropologii na przykład papież budował mosty między filozofią przedmiotu i filozofią podmiotu, a więc między filozofią bytu, metafizyką, a filozofią świadomości. To mamy tak pięknie pokazane. Tak się zaczynało. Kult Matki Boskiej, kult papieża. To jest dwie osoby. Stone. Tak, nie tak. Ani Boga, ani Jezusa, tylko Matka Boska i papież były stone. A Bóg? Ja się poza komu. Poza komu ja? Po co komu Jachwę? Nie ma Boga. Jezus przestępcą Jachwę nie jest. Dlatego jest taki choroba na wiarę. Naszego narodu i chciałam powiedzieć też zaprosić do Gniezna, jak
ktoś będzie u stóp katedry na placu Świętego Wojciecha jest taki pomnik, najpiękniejszy moim zdaniem, Jana Pawła II. Tam nie ma jego postaci. Jest to jakby otwarta księga, właściwie albo otwarte drzwi nawiązujące do drzwi więziennych, na których to drzwiach, czy na tej księdze, wyryte są właśnie te najważniejsze słowa posłania, przesłania pielgrzymek więziennych z podpisem Świętego Jana Pawła II. Także serdecznie zapraszam i jeszcze raz wielkie pozdrowienia biskupowi, Bogiem. Bardzo dziękuję za to takie dopełnienie i za tę propozycję odwiedzi Gniezna. Rzeczywiście ja staram się być na odpusie Świętego Wojciecha każdego roku, tak, bo tam są korzenie właśnie naszego kościoła, naszego państwa, tak, i to przesłanie papieża z Gniezna ma szczególnie taki wymiar, prawda, narodowo-patriotyczny, taki bym powiedział europejski, o czym właśnie była mowa w katechezie. Tam były te ważne myśli właśnie powiedziane na temat właśnie Europy, na temat naszego kontynentu, tak, i też pokazana właśnie rola naszego narodu, naszego kościoła, tak, i papieża Sowianina, który czuł się jakoś tak, prawda, zobowiązany jakby, no, jako Słowianin, jako Polak też, no, tutaj stanąć po stronie naszych tych, prawda, regionalnych, że tak powiem, wartości tutaj tych krajów, które tworzą właśnie Europę Środkową. Dziękuję bardzo. Radio Maria, prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Wanda. Taka moja refleksja, że tegoroczne uroczystości właśnie przeżywamy w radosnej atmosferze właśnie związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości. I my Polacy jesteśmy dumni z tego, że nasz rodak jest święty Jan Paweł. Dumni z Jahwe, dumni z Jezusa, a oni tak. Jezusa nie czczą, Jahwe nie czczą, tylko tak, Maryję i papieża. To są zastępcze formy czczenia jakiegoś Boga, to znaczy jakiego kogo. A no właśnie. To jest aż, wiesz, śmieszne, bo to w sumie XXI wiek, świat uczoności i to jedno z drugim się kupy nie trzyma, nie klei, dlatego mówi się, że ten dom nie jest zbudowany na fundamencie. Rozsypał się. A widzisz, o Bogu, Matce Bożej.